Cześć, jestem Adrian, jestem autorem podhalańskiego informatora dla motocyklistów Moto Podhale Info. Dzisiaj zapraszam na krótką przejażdżkę dla osób, które nie chcą za dużo kilometrów zrobić, a chcą coś ciekawego zobaczyć. Zaczęliśmy w Bukowinie Tatrzańskiej, kierujemy się na Zakopane, a później sami zobaczycie. Dzień dobry, gdzie dzisiaj jedziemy? Dzień dobry, właśnie znajdujemy się w pięknym miejscu na Głodówce. Kierujemy się w stronę Zakopanego, a później jak Bóg da. Dotarliśmy właśnie na Piszczurów Wierch, bo tak się nazywa to miejsce. Pięknie widać Tatry. Kiedyś tu było wysypisko śmieci i delikatnie mówiąc zapach był średni, ale teraz jest pięknie, wysypisko jest zamknięte, a my możemy sobie podziwiać przepiękne widoki. Zakopane to bardzo znane turystyczne miasto, w którym tak naprawdę nawet przez tydzień mielibyśmy to zwiedzać, a może nawet i dłużej. Ale my dzisiaj raz, że pandemia i wszystko pozamykane, a dwa, że chcemy sobie troszkę pojeździć, odwiedziliśmy tylko Wielką Krokiew i lecimy dalej w kolejne ciekawe miejsca. W zasadzie wspięliśmy się na prędówkę. Przepiękna kapliczka znajdująca się w kościelisku w cichej okolicy z genialnym widokiem na Giewont. O historii tej kapliczki pewnie sobie poczytacie na stronie, a na razie oglądamy widoki. Jechaliśmy do Witowa, Witów Roztoki. Bardzo ciekawe miejsce, żeby sobie odpocząć. Blisko wody, blisko natury. Ale jedziemy dalej. Kierunek Witów-Płazówka. Do kolejnego magicznego miejsca na mapie Podhala. Witów-Płazówka z pięknymi widokami i kaplicą świętej Anny. Thank you.
jechaliśmy na krowiarki w Chochołowie, nie myląc z tymi na Orawie pod Babią Górą. No i mamy troszkę czasu, żeby sobie zrobić kawkę, herbatkę i odpocząć w tym pięknym miejscu, które w zasadzie jest nie do końca znane. O, jakiś mi tu będę lepiej wyglądał teraz. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To pięknie. To miejsce jest raczej nieznane bardziej mieszkańcom tutejszych wiosek, miejscowości. Turyści raczej omijają to miejsce, no bo w zasadzie poza Motopodhalem nie widziałem żadnej wzmianki na temat krowiarek w Chochołowie. A szkoda, bo bardzo fajne na uboczu miejsce, także można śmiało sobie tutaj nawet namiot rozbić i posiedzieć troszkę dłużej. A tutaj mamy w ogóle Słowację już, tak blisko jesteśmy, tutaj jest granica. No tylko teraz nie możemy przejechać, bo byśmy siedzieli na kwarantannie. Kolejnym punktem naszej wycieczki jest Chochołów, żywy skansen, gdzie nie zsiadając z motocykla możecie obejrzeć piękne, zabytkowe, drewniane chałupy. Zapraszam, jedziemy przez Chochołów. Dotarliśmy na Bachledówkę, bardzo ciekawe miejsce, jako punkt widokowy i jako kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej. Miejscówka również opisana na Motopodhale Info, zapraszam do przeczytania. To właśnie stamtąd dowiecie się, dlaczego akurat w tym miejscu znajdują się pomniki Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego. Szlakiem papieskim. W 1997 roku podczas pielgrzymki Jana Pawła II do Polski właśnie tą drogą podążał Jan Paweł II z Zakopanego, z Krzeptówek do Ludźmierza i dalej do Nowego Targu na lotnisku, gdzie odbyła się msza. A teraz czeka nas mały spacerek. Idziemy do krzyża na Ranisbergu. Ciekawe miejsce, pełną historię możecie przeczytać na Motopodhale Info. Dlaczego ten krzyż akurat tutaj stoi, ile ma lat. Ale taką ciekawostką jest, że hitlerowcy podczas wojny bali się usunąć ten krzyż i kazali całe niezalesione wtedy wzgórze obsiać lasem, żeby jak najszybciej krzyż zniknął w lesie. I tutaj kończymy taką część wycieczkową. Na dzisiaj nam wystarczy. Oczywiście na Podhalu stąd jeszcze można bardzo wiele miejsc zwiedzić. Można jechać na Litwinkę, można jechać na Łapszankę, można jechać na Lody Nowotarskie. Wszystkie te miejsca opisane są na Motopodhale Info, także zapraszam. Gdybyście potrzebowali też jakąś pomoc, jakąś doradę odnośnie planowania wycieczki, to śmiało jestem do dyspozycji. Dzwońcie, piszcie. Mailujcie i będziemy działać. Miłego podróżowania po Podhalu. Cześć!